No to tak, jak widzicie po tytule tego vloga, vlog trzecia w nocy, na początku wstałem, jedziemy na ryby, 70 km od Sosnowca, bardzo się cieszę. Także słuchajcie, no co, widzimy się już, jak będziemy na dwór. Lecimy. Trzecia godzina, lecimy na ryby. Na wybacz? Na vloga. No, na YouTube'a. Gdzie jestem? No tu jest garaż. Ale wiem. No ale w bramie dałem ci rzeczy. A tam już dałeś? No tak, wszystko przygotowane do wyjazdu. Aktualnie możecie zostawić subskrypcję na kanale za ten piękne trzecią w nocy, która trwa. Za to, że jest trzecie nagrane. Tata mówi, tak. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentujcie. I czy wy już złowiliście jakieś dobre sztuki? Bo ja łowię pierwszy raz w sumie w życiu. Jakie dobre światło, co nie? Mam piękną lampę. Dobra, gdzie, słuchajcie, no będziemy teraz jechać. Jakieś fajne wstawki powinny być z tego, myślę. No i dzięki, że widzimy się, jak już będzie trochę wcześniej, trochę rano. Nie wiem, czy tak czwarta, piąta. Dobra, do zobaczenia za niedługo. Dla was za niedługo, dla mnie za długo. Wiem, że mnie mało widać, ale słuchajcie, no dojechaliśmy, jesteśmy w połowie drogi. O 3.20 wsiedliśmy do auta, jest 4.41. Stoimy teraz na stacji, poszli sobie coś kupić ludzie, no i ruszamy dalej. Aktualnie sobie słucham na telefonie muzyki. Nie wiem, czy to słychać. No i słuchajcie, teraz auto mi daje oświetlenie, także spoko. No i słuchajcie, połowa drogi, dopiero nawet piątej nie ma, a ja już taki zmęczony, normalnie spać mi się chce, nie? Także widzimy się już na łowisku. Cześć! Słuchajcie, wiem, że mnie nie widać i trochę mnie czepnie, ale już dojechaliśmy. Nie wiem nawet, którą kamerą tu nagrywam. Ale jeżeli przed nim, to spoko. Zimno bardzo. Trzepie mnie, ale jest piękne. Po prostu dużo ludzi, grille. Piękne, wielkie jezioro. Słuchajcie, jest to piękne. Takiego widoku, taki widok człowiek widzi raz. Przynajmniej ja. Pierwszy raz. Piękne. Mi się mega podoba. Zimno, cześć. No i słuchajcie, muszę wam powiedzieć, mija już chyba druga godzina, od kiedy jesteśmy na łowisku. Jestem bardzo szczęśliwy, bo było ciemno, jak przyjechałem. Sobie zabłakam, ale piłem dużo gazowanej coli. No zapas jedzenia jest spory. Dostałem kurteczkę. Był stream na koncie facebookowym mojego ojca, taty. Był Krzysztof Garcosz. Możecie zobaczyć, bo kopia jest. Tata się fajnie bawił. Niestety żadnej ryby nam się jeszcze nie udało złowić. Jechaliśmy od trzeciej, jest teraz godzina 6. Czyli no, za niedługo 6.40, no to za chwilę mija czwarta godzina, od kiedy dojechaliśmy. I bardzo fajnie mi się tu siedzi. Teraz jestem w aucie. Odpoczywam. I dzięki. Nie ma tu jak spać w samochodzie, słuchajcie, no. Wyśpij się tu gdzieś. Jaki... śpiącym jest. Nawet już nie ogarniam, co się dzieje. I powrót do domu, nareszcie zmęczony, no i szczęśliwy, tak. Kuchnia będzie w reklamówce. Pamiętaj, ale zaraz nie dobrze. Dobra, to już wiecie.